Obecnie wiemy, że coraz więcej par, które starają się o potomka, mają problem z tym, żeby albo donosić ciążę, albo po prostu nie mogą w nią zajść. Co może być przyczyną? Czy faktycznie to, co jemy, wpływa w jakiś sposób na naszą bezpłodność? Tak, moje doświadczenia, które bazują na poszukiwaniu takiej równowagi wewnętrznej organizmu, pokazują, kiedy analizujemy statystyki różnych problemów zdrowotnych, że płodność, a właściwie problem z tą płodnością, tak naprawdę jest również objawem takiej ogromnej nierównowagi, do której doprowadzamy nasz organizm z powodu całego i szeroko pojętego w sumie nieprawidłowego stylu życia. Na ten styl życia oczywiście składają się różne elementy, w tym bardzo mocne żywienie, ale również w tym nieodpowiednie leczenie dzisiaj, które jest bardzo skoncentrowane też na podawaniu leków, które tak naprawdę mają wiele skutków ubocznych. Czy jesteśmy w stanie to zbadać? Czasami trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Natomiast tak, płodność bardzo potrzebuje dzisiaj skoncentrowania się na powrocie do takiej wewnętrznej równowagi, na którą składa się ruch, dobry sen, dobre relacje, unikanie stresu i oczywiście dobre, wspaniałe, energetyczne żywienie. A jak się mogę dowiedzieć, co faktycznie dla mnie jest najlepsze? Jak do tego dojść? Bo tak, każdy mówi, że ruch, picie wody, wiemy, ale Tak. co dalej? Co ja mam jeść, żeby akurat dla mnie to było korzystne i żebym to ja dobrze się sama ze sobą czuła, ale też żeby wpływało powiedzmy na te moje problemy czy utrzymaniem ciąży, czy z tą bezpłodnością? Tak, to tutaj zainspiruje i zaintryguje wiedzą, która pochodzi z tradycyjnej medycyny chińskiej, która stała się też moją inspiracją do rozwoju osoby pracującej jako dietetyk, ponieważ ta wiedza bardzo nam potrafi pomóc diagnozować czy też odkrywać, co jest tym rzeczywistym problemem. Tradycyjna medycyna chińska określa stany energetyczne. I tutaj podam taki przykład, który jest niesamowicie ciekawy. Zawsze też wracam do niego w wykładach, ponieważ kiedy wyobrazimy sobie kurę, która znosi jajko, przecież znosi to jajko po to, żeby z tego jajka wykluło się piskle. Tylko wtedy ono będzie zdrowe i w ogóle będzie miało szansę się wykluć, kiedy ta kura przez określony czas będzie je wygrzewała i będzie na tym jajku po prostu siedziała. I kiedy właśnie opowiadam o tym w takim prostym rozumieniu, jednym z problemów, jakie dzisiaj wpływają na płodność, czy też jej brak, jest właśnie brak ciepła i energii w organizmie. I ten temat pięknie określa i przedstawia tradycyjna medycyna chińska, która mówi, że żeby mieć siłę i zdrowie i tą równowagę, musimy mieć dostateczną ilość energii yang, która jest zdeponowana w nerkach. Czyli nerki są w tak zwanym dolnym ogrzewaczu i one są źródłem tego ciepła, ogrzewania. Nie darmo babcie mówiły: nie siadaj na zimnym kamieniu, albo noś ciepłe gacie, albo nie chodź na boso. To są takie drobiazgi. A kiedy sobie dzisiaj pomyślimy o płodności kobiet i o tym, jak w dobie otwartości, w dobie niedbania o ciepło, ponieważ jemy dużo zimnego pożywienia, bardzo się spieszymy, w dobie otwartości miałam też na myśli chociażby, pozwolę sobie przytoczyć przykład mody na majtki typu stringi, które nie chronią tego ciepła. To są proste rzeczy, których efekty niestety są trudne. I teraz mamy taką szansę, żeby tą energię w nas odnowić. Ta energia dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Można by to było też dużo powiedzieć na temat budowania dobrej jakości krwi i płynów, które są bardzo potrzebne do tego, żeby to nowe życie zaopatrzyć w odpowiednie wszystkie składniki odżywcze, żeby to nowe życie, czyli poczęte dzieciątko, to otrzymywało. To potrzebujemy tej dobrej jakości krwi, a na to znowu składa się bardzo mocno żywienie. Także temat jest ogromnie szeroki. Bardzo dużo można tutaj znaleźć jakby efektów, czy też może bardziej przyczyn tego konkretnego problemu. I tym samym chciałabym zaprosić na niesamowite wydarzenie, które organizujemy 28 kwietnia. Będzie to taki event, takie seminarium poprowadzone przez wspaniałą nauczycielkę tradycyjnej medycyny chińskiej, przez Inę Diolozę,
która współtworzy Instytut Awicenny. Instytut, który zajmuje się od lat programami tradycyjnej medycyny chińskiej, ma ogromne doświadczenie też w tym temacie i o tej płodności będzie przez 3 dni mówiła i jest to ogromna szansa na to, by zobaczyć, jak w inny sposób można sobie przywrócić tą płodność, czy można myśleć o innym, jaką profilaktykę zastosować, żeby kolejne pokolenia jednak coraz rzadziej, a nie coraz częściej, spotykały się z tym smutnym problemem.